Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu ministrowi za te dodatkowe informacje, które dzisiaj zostały przekazane, bo panie ministrze, dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Jeżeli pan mówi, że priorytetem rządu jest działanie związane z czystym powietrzem. Ja pamiętam wypowiedź pana premiera Morawieckiego z 2018 roku, jak ten program był utworzony. Premier wtedy zapowiadał, że na ten cel zostanie przeznaczone 103 miliardy złotych. I mówił, że absolutnie priorytetowe, tak jak zresztą pan przed chwilą to podkreślał, to jest działanie. Pan dzisiaj powiedział, że przez te dwa lata działania tego programu wydaliście 900 tysięcy realnie, tak? 900 milionów, przepraszam. Panie ministrze, to jak to jest priorytet, to ile lat to będziecie realizować? Miliard rocznie przez dwa lata, 200 lat? Wam to zajmie? Gratuluję, panie ministrze. Jeżeli to jest priorytet, gratuluję podejścia 200 lat. Znaczy, dziękuję za tę informację, bo to Wysoka Izba z pana ust usłyszała, że tak wygląda priorytet rządu Rzeczypospolitej w sprawach dotyczących czystego powietrza. 200 lat. Gratuluję serdecznie, bo dzięki panu się dowiedzieliśmy rzeczywiście kilka ciekawych informacji. Ale nawet gdybym nie był zbyt precyzyjny w tej części i podszedł tylko i wyłącznie do zakontraktowanych wniosków, to przez ten okres zakontraktowaliście 2 miliardy 500 milionów. To ile to jest? 100 lat wam to zajmie. Realizacja tego programu. A przecież program został zapowiedziany na 10 lat, panie ministrze. 10 lat. Tak? Pan dzisiaj powiedział 11, nie będę z panem kłócił się, niech będzie 11 lat. Czyli rocznie średnio 10 miliardów. Nie ma co kiwać głową, panie ministrze. Twarde dane. Nie ucieknie pan od tych danych. Na pana miejscu bym w ogóle od tego programu dzisiaj nie ruszał, bo rzeczywiście chwalić się nie ma czym. Program Mój Prąd, zlikwidowany zresztą już przez was, wygląda jeszcze gorzej, bo kwoty są inne, więc jeszcze gorzej. Nie zostawiam ten program, odnoszę się już tylko i wyłącznie do samej ustawy, bo nie ma co dyskutować o innych rzeczach. Ja nie chcę krytykować ustawy, absolutnie nie chcę. Powiem tylko tyle, że rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 5 lat z budżetu państwa, nie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to nie macie się zbytnio czym chwalić, bo chyba w 2016 roku zlikwidowaliście Fundusz Termomodernizacyjny, który był w budżecie państwa. Uznaliście, że na ten cel nie warto przeznaczać pieniędzy. On chyba nawet nie wrócił potem w budżecie. Tu mówię chyba, bo nie jestem pewny, aż tak bardzo na bieżąco nie analizowałem tych pozycji budżetowych, bo na program Czyste Powietrze w budżecie państwa, nawet jak on został uruchomiony, to znowu nie było ani jednej złotówki, zero. Tylko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ewentualnie wojewódzkie fundusze i pieniądze unijne tak naprawdę, które były w dyspozycji Narodowego Funduszu w ramach programów priorytetowych realizowanych przez te instytucje. Natomiast ja, panie ministrze, nie podzielam pana poglądu w sprawach dotyczących centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ja nie kwestionuję potrzeby zbudowania takiej ewidencji. Niech ona powstanie, ale niech ona dotyczy budynków, tak jak samej nazwie to służy, a nie ludzi. Pan mówi, że to nie ma związku. Otóż, panie ministrze, jak się czyta tę ustawę, to jednak ma związek. Pan wspomniał już o tym fragmencie pod tytułem artykuł, żeby już precyzyjniej się odnosić do pana zapowiedzi, w artykule 27a, rzeczywiście chyba w ustępie, w punkcie trzecim jest taki zapis, który mówi o tym, że do tej ewidencji jest wprowadzany numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Pan mówi, o ile posiada. A jak posiada, to trzeba go wprowadzić. Co nie? A jeżeli powie, to nie pisze w ustawie. Pisze, jak posiada, panie ministrze. Pan odnosi się do tego dokumentu, który pan prezentuje tutaj, a nie, że jeżeli powie. Bo to znaczy, że jeżeli nie powie, to co? To znaczy, że go nie ma w tej ewidencji, nie jest to pełna dana, nie może się ubiegać.
Jak nie powie, nie przedstawi innych danych, to też nie będzie pan wpisywał. No nie jest to poważne, panie ministrze. To nie jest poważna dyskusja o poważnym dokumencie, który przedkładamy, przedłożył rząd Wysokiej Izbie. Zresztą, mówiąc szczerze, dotyczy to również innych zapisów. Zbieracie informacje do tej ewidencji danych dotyczące świadczeń z pomocy społecznej albo dodatków mieszkaniowych. A jeżeli w międzyczasie zostanie zmieniony właściciel, to co? To zostaje, wykreślacie, co robicie? A w ogóle po co te informacje? Po co chcecie wiedzieć, czy ktoś ma ulgę podatkową, czy pan marszałek skorzystał z dodatku mieszkaniowego na przykład? Panie marszałku, to pana też może dotyczyć. Martwię się o pana, żeby pan to dobrze potraktował. Tylko i wyłącznie w takim wymiarze. Czy pan marszałek na przykład, przepraszam, że mogę wskazać innego senatora, skorzystał z premii termomodernizacyjnej? Po co te informacje? Po co one, dlaczego one mają dotyczyć obywatela? Niech one dotyczą nieruchomości, panie ministrze. Czy na daną nieruchomość przeznaczono jakieś pieniądze? Niech one będą związane z nieruchomością. Zresztą podobnie w innym miejscu zapisujecie, że jest wam potrzebny adres zamieszkania. Ale przepraszam, po co? Jak ktoś jest właścicielem 4 nieruchomości, panie ministrze, to po co wam jest adres jego zamieszkania, jak tylko adres nieruchomości jest potrzebny? Nie da się tego wytłumaczyć. Znaczy, nie da się tego wytłumaczyć, może pan kręcić głową. Nie ma żadnego logicznego tłumaczenia takiego podejścia do sprawy. Mógłbym się wyzłośliwiać jeszcze dużo dłużej, ale cieszę się z jeszcze, zostawię to, bo nie ma takiej potrzeby. Cieszę się z jeszcze jednej pańskiej dzisiaj deklaracji dotyczącej czasu powstania ewidencji, bo pan powiedział rok. Miód na moje serce. Miód, panie ministrze, bo na pewno przynajmniej co do jednej poprawki pan się zgodzi. W artykule 20, zaraz szukam ten, artykule 22 tejże ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia z wyjątkiem. I czytam punkt pierwszy, żeby już dalej nie czytać. Artykułu 27a, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków określonych w komunikacie, o którym mowa w artykule 18 punkt pierwszy. A jak nie będzie tego komunikatu, to co? To nie wejdzie ta ustawa w tej części. Znaczy, przyznam szczerze, że to jest rodzaj pisania prawa, który jest daleki od zasad legislacyjnych. Bardzo daleki. Usłyszałem na posiedzeniu komisji, że jest jakiś jeden wyjątek. Ale z wyjątków nie należy czynić reguły, panie ministrze. Skoro pan powiedział, że dacie radę w ciągu roku, to ja zaproponuję, żebyście do 3 lat, żeby ta ustawa wchodziła w życie w ciągu 36 miesięcy, nie później niż w ciągu 36 miesięcy. Bo uważam, że jeżeli się nie określi granic, to ona nie wejdzie nigdy, po prostu nigdy. W związku z tym chciałbym przedłożyć panu marszałkowi kilka poprawek. Te poprawki dotyczą właśnie wykreślenia z ewidencji budynków, dokładnie tej centralnej ewidencji emisyjności budynków, wszystkich tych obszarów, które dotyczą obywatela. Zbierajcie informacje o nieruchomościach, nie zbierajcie informacji o ludzi. Bo rzeczywiście to ma charakter inwigilacji obywatela. Po co? Nie ma się z czego śmiać. Może być i pan w ten sposób inwigilowany. Nie wiem, czy pan jest właścicielem nieruchomości, ale naprawdę nie ma się z czego śmiać. To nie jest śmieszne, panie ministrze. Wielu obywateli z takich rzeczy się nie śmieje. To też jest przykład typowo takiego podejścia do państwa, w którym państwo nie ma zaufania do obywateli. Chcecie, jeżeli obywatel chce uzyskać dotację, określcie wzór wniosku, w tym wzorze wniosku napiszcie, z czego się ma wyspowiadać i niech się spowiada, jeżeli dotację ma dostać. A nie zbierajcie informacji o tym, czy dostał dodatek mieszkaniowy, czy nie, czy korzysta z pomocy społecznej, czy nie i wpisujecie to do centralnej ewidencji budynków. Znaczy, jaki to ma związek? No jaki? Żaden. I również poprawki dotyczące czasu wejścia tej ustawy w życie. Zakładam i o to proszę, żeby cała Izba bez wyjątku poparła te zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.